Diamentowe góry. Bardzo dawno temu w Korei, w chacie biednego wieśniaka, przyszła na świat dziewczynka. Zbliżała się właśnie wiosna. Drzewa i krzewy były jeszcze nagie i smutne. Rozkwitły jedynie wierzby otaczające chatę wieśniaka. Srebrzyste ich bazie lśniły w promieniach wiosennego słońca. Dzięki nim dziewczynka otrzymała imię Wierzbinka. Kiedy dziewczynka dorosła, często patrzyła na majaczące w oddali olbrzymie góry zwane diamentowymi. Wieczny śnieg, pokrywający ich szczyty, lśnił w słońcu jak prawdziwe diamenty. Chciałabym tam pójść, powiedziała dziewczynka do ojca. To niebezpieczna wyprawa. Szczytów strzegą tygrysy i duchy gór. Jedynie czarodziejski smok mógłby cię tam zawieść, odpowiedział ojciec. Pewnej wiosny wierzbinka usiadła pod drzewem i patrząc na diamentowe góry szeptała: Duchu gór, zabierz mnie ze sobą. W tym momencie dziewczynkę otuliła srebrzysta mgła. Stanął przed nią powóz z nefrytu, zaprzężony w dwa skrzydlate smoki. W powozie siedziała diamentowa rusałka. Chodź, wierzbinko, zawołała. Duch gór wysłuchał twej prośby. Wierzbinka wskoczyła do powozu. Smoki wzbiły się w powietrze. Z nozdrzy ich buchał płomień. Powóz mknął wśród chmur. W końcu smoki zatrzymały się przed olbrzymią bramą. Wierzbinka i diamentowa rusałka wysiadły. Poprowadzę cię do króla duchów gór przez dolinę życia, smutku i pojednania, powiedziała rusałka. Dolina życia powitała wierzbinkę śpiewem źródlanej wody i tysiącem najpiękniejszych barw. Na polance wśród baśniowo-kolorowych kwiatów i mchów tańczyły rusałki. Dolina smutku, otoczona kamiennymi skałami, ponura była i mroczna. Wierzbinka potykała się o głazy. Nad jej głową trzepotały czarne skrzydła przedziwnych stworów. Przy wyjściu z doliny kłębił się ciemny dym. Z głębokiej czeluści buchnęły płomienie. To brama piekieł, powiedziała diamentowa rusałka i odciągnęła wierzbinkę. Dolina pojednania miniła się czerwienią przedziwnych liści. Wśród nich lśniły wody dziewięciu smoczych wodospadów. Spójrz, powiedziała diamentowa rusałka. Tam wysoko stoi pałac ducha gór. Ach, jaki wspaniały, wyszeptała zachwycona wierzbinka. Rusałka dała ręką znak. Z dalekich szczytów górskich nadjechał powóz z nefrytu, zaprzężony w skrzydlate smoki. W okamgnieniu przewiózł on wierzbinkę i diamentową rusałkę do pałacu. Tam otoczyły wierzbinkę rusałki, przebrały ją w piękne szaty i poprowadziły do ducha gór. Duch gór w otoczeniu duchów grzmotów, błyskawic i chmur powitał z uśmiechem dziewczynkę. Czego pragniesz, wierzbinko? Zapytał. Chciałabym zostać żoną najodważniejszego człowieka, odpowiedziała wierzbinka. Za twoje umiłowanie gór spełnię to życzenie, odparł duch gór. Poprowadził ją na taras,
i wskazał majaczące w oddali miasto. To Seul, powiedział. Czeka tam na ciebie przyszły mąż, władca Korei. Zostaniesz królową koreańskiego ludu. W prezencie ślubnym otrzymasz ode mnie drogie kamienie. Wybierz ze szkatuły te, które najbardziej ci się podobają, powiedział duch gór. Z tysięcy najpiękniejszych klejnotów wierzbinka wybrała 5 najskromniejszych. Rusałki przybrały ją w piękny, ślubny strój. Dziewczynka pożegnała ducha gór, a nefrytowy pojazd zawiózł ją do Seulu, wprost do pałacu królewskiego. Duch gór spełnił obietnicę. Wierzbinka została żoną władcy Korei. W czasie uroczystości ślubnych ofiarowała mężowi 5 kamieni otrzymanych od ducha gór. Kamienie te posiadały czarodziejską moc. Nefryt stał się symbolem sumienności, kryształ górski – gościnności, malachit oznaczał szczerość, bursztyn – miłość kraju i rodziny, agat – radość życia. Wszystkie te cechy przejął lud koreański i po dziś dzień Koreańczycy odznaczają się pogodą ducha, szczerością, gościnnością, sumiennością i umiłowaniem swego kraju.